Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Dzisiaj będę mówił o pierwszej z czakr, czakrze korzenia, Muladhara, która powstaje jako pierwsza w naszym ciele, a surowce, które ją tworzą, pochodzą fizycznie od komórki jajowej i od plemnika, czyli od ojca i matki, które później dają podwaliny do powstania naszego całego ciała. I te cechy, które mamy później, właśnie pochodzą od tych dwóch strumieni fizycznych. Tak naprawdę czakra korzenia pochodzi, te wszystkie surowce, z trzech strumieni energetycznych. I dzisiaj chciałbym o tym powiedzieć, aby czakra korzenia była lepiej zrozumiana. Ja nazywam się Fredryk Rossakowski-Lloyd. Od lat zajmuję się bioenergoterapią. Jestem naturoterapeutą i założycielem Modern Reflexology Academy, która prowadzi kursy i szkolenia z zakresu bardzo szeroko pojętej naturoterapii, bioenergoterapii i różnego rodzaju innych terapii uciskowych. W tym miesiącu będę mówił jednak tylko o bioenergoterapii, aby przybliżyć ten temat wszystkim tym, którzy chcą go bliżej poznać. I dzisiaj właśnie będę mówił o Muladharze, czyli o pierwszej z czakr, która powstaje dokładnie w tym momencie, kiedy komórka jajowa przyjmuje w siebie plemnika, główkę tego plemnika, kiedy następuje połączenie zarówno fizyczne, jak i energetyczne tych dwóch pierwiastków, które potem składają się na całe nasze ciało. Wspominałem przed chwilą, że na czakrę korzenia składają się trzy strumienie energetyczne. Pierwszy z tych strumieni pochodzi od nas samych, od naszych czynów, które dokonujemy, od naszych wyborów, których dokonujemy przez cały strumień naszego istnienia, w zasadzie istnienia, które nie ma początku. Mówimy tutaj o prawie przyczyny i skutku i o karmie. Jeżeli na przykład nasze czyny są takie, które prowadzą nas do dobrego odrodzenia, do bardzo dobrych jakichś rzeczy, które nas spotykają, wtedy właśnie mówimy o tym, że mamy pozytywną karmę i mamy bardzo dużo takiej dobrej, pozytywnej energii w tej czakrze korzenia. Jeżeli natomiast dokonujemy czynów, które prowadzą nas do odrodzenia się niższego rodzaju, kiedy mamy dużo zaburzeń energetycznych, mówimy o złej karmie, która prowadzi do trochę trudniejszego odrodzenia. Zawsze możemy odrodzić się gorzej albo lepiej, prawda? Jeżeli mamy dużo złej energii, negatywnej energii, dużo takich emocji, które powodują, że jesteśmy rzucani po świecie, kierowani emocjami, których nie możemy kontrolować, no to wtedy powinniśmy udać się do kogoś, kto się zajmuje na przykład oczyszczaniem energetycznym, żeby móc wyczyścić właśnie tą pierwotną czakrę, czyli tą energię podstawową, która powoduje to, kim jesteśmy. Tak więc ten pierwszy strumień, który powoduje i jakby zagnieżdża naszą energię w czakrze korzenia, w Muladharze, pochodzi właśnie od skutków karmicznych. Pamiętajcie tylko, że skutki karmiczne nie są czymś negatywnym lub pozytywnym. Nie są czymś, co ktoś inny powoduje. To bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. Prawo przyczyny i skutku jest zwykłym, ślepym prawem wypadkową, która powstaje na skutek wcześniejszych czynów i działań. Jeżeli na przykład jemy dużo protein, to łatwiej nam, zbudować masę mięśniową, ponieważ proteiny się do tego przyczyniają. Jeżeli jemy same ogórki, to jeszcze ograniczamy na przykład ilość kalorii, wtedy ta masa mięśniowa nie będzie z taką łatwością możliwa do zbudowania. To jest właśnie prawo przyczyny i skutku. Nikt nie jest temu winien. To jest po prostu skutek jakiejś wcześniejszej przyczyny. I jeszcze jedną rzecz musimy pamiętać. To, że mamy jakieś przyczyny, to nie znaczy, że my sobie zgotowaliśmy taki los, bo chcieliśmy. Czasami przyczyny są tak naprawdę skutkami wcześniejszych przyczyn. To jest naprawdę bardzo długi, czasami nieskończony łańcuch,
różnego rodzaju uwarunkowań, który powoduje różne rzeczy. To, że na przykład zaczniemy zachowywać się niegrzecznie w stosunku do danej osoby, może być spowodowane tym, że w dzieciństwie zdarzyło się coś, co powoduje, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i tak dalej. To, że nas spotkało to w dzieciństwie, może być spowodowane, że nasza mama w ciąży robiła jakieś rzeczy, które na przykład spowodowały naszą nerwicę albo jakieś traumy. A to, że nasza mama zachowała się tak albo inaczej w ciąży, może być spowodowana, że jej rodzice, jej mama, jej ojciec robili różne rzeczy albo jej otoczenie zmuszało ją do jakichś nerwowych zachowań. Tak więc mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Te przyczyny, o których mówimy, że na przykład zjadłeś jabłko, no to teraz jabłko jest zjedzone. To nie jest takie proste, prawda? Jeżeli jesteś spragniony, to znaczy, że nie wypiłeś wystarczającej ilości płynów, prawda? To też nie jest takie proste, bo być może tego płynu nie było, a może była to woda niezdatna do picia. A dlaczego nie była zdatna do picia? Bo ktoś wcześniej ją na przykład skaził, zanieczyścił i tak dalej. Mam nadzieję, że rozumiecie mój tok myślenia i wiecie, o czym mówię. Tak więc to prawo przyczyny i skutku nie jest aż tak łatwe do zrozumienia i później, w późniejszych odcinkach, jak będę mówił o oczyszczaniu energetycznym, to musicie sobie zdać sprawę, że nie tak prosto jest oczyścić tą jedną rzecz, ponieważ ona czasami ma bardzo długi ogon. I chcę, żeby każdy o tym pamiętał, kto słucha tego wykładu, bo będziemy na pewno bardziej w taką filozofię wchodzić, aby zrozumieć, co możemy zrobić, żeby uciąć ten łańcuch niekończących się zależności. Tak więc ostatnie zdanie na ten temat. Prawo przyczyny i skutku nie jest takie proste i te przyczyny, o których często mówimy, są tak naprawdę skutkami poprzednich przyczyn i tak bez końca. To jest jeden strumień, który tworzy czakrę korzenia. Drugi strumień pochodzi od naszych przodków, od wszystkich przodków, którzy jakby składają się na nasze istnienie. Bo tak naprawdę nasz zarówno wygląd, jak i zachowanie jest jakby znowu wypadkową różnego rodzaju zależności, które powstają już dużo, dużo, bardzo długo przed naszym urodzeniem. Czyli nasze prababki, pradziadkowie, praojcowie tworzyli naszą tożsamość, chcąc, nie chcąc. I dlatego urodziliśmy się z określonymi przekonaniami, przynajmniej w rodzinie, która te przekonania będzie nas wpajała, z określonymi poglądami politycznymi, religijnymi itd., itd. Nazywamy to memami, czyli wszystkie te informacje memiczne, czyli pozagenetyczne, tworzą również naszą tożsamość, tworzą różnego rodzaju stereotypy, kody zachowań, które prowadzą nas do różnego rodzaju sytuacji, w których możemy się rozwijać albo możemy się blokować, prawda? Bardzo dużo moich pacjentów, którzy do mnie przychodzą, mają przeróżnego rodzaju blokady, które potem prowadzą do różnego rodzaju chorób. Jak wiadomo, bardzo duża część chorób ma podłoże psychofizyczne i to podłoże psychofizyczne nie zawsze pochodzi od teraźniejszego stresu. Część z nich pochodzi właśnie od czegoś, czego nawet sobie nie uświadamiamy, od czegoś, co wydarzyło się nawet przed urodzeniem naszych rodziców. Jakieś cierpienia, jakieś nieprawidłowości w rozwoju, w zachowaniu naszych przodków mogą wpływać na naszą tożsamość, na to, że na przykład chorujemy, prawda? Różne choroby psychofizyczne, psychosomatyczne, o których mówimy, mogą mieć podłoże właśnie gdzieś w zamierzchłych czasach i my w ogóle o tym nie musimy wiedzieć. Są na przykład takie nurty medyczno-filozoficzne, które się na przykład nazywają biologia totalna, różnego rodzaju ustawienia i tak dalej. I właśnie one zajmują się oczyszczaniem również właśnie tych memów, tych zakłóceń na drodze naszego rozwoju rodzinnego i one bardzo często dowodzą, że nasze teraźniejsze kłopoty zdrowotne, jakieś zaburzenia psychiczne albo fizyczne mają swoje podłoże gdzieś tam daleko, daleko w przeszłości, prawda? I to jest jakby drugi strumień, który składa się na naszą czakrę korzenia. Trzeci strumień to jest kod genetyczny, czyli to, co powstaje w
połączeniu komórki jajowej z plemnikiem, wtedy również mówimy o przyczynach, które powstają w zasadzie przed naszym urodzeniem. Czyli wszystkie przyczyny i cała energia czakry korzenia, już teraz możemy sobie uzmysłowić, ma tą podstawę zbudowaną z czegoś, co powstało przed naszym zaistnieniem, prawda? To też ma bardzo duży związek z tym, że na przykład my sami jesteśmy zlepkiem karmicznych różnego rodzaju uwarunkowań, które właśnie składają się na nasze istnienie. I późniejsze choroby, zachowania i wszystkie inne rzeczy, z którymi do nas klienci przyjdą, mają swoje podłoże najczęściej 95 być może procentach, nie chcę tutaj dawać liczby, ale w bardzo, bardzo ogromnej większości, mają swoje przyczyny przed naszym nawet poczęciem, prawda? No bo zarówno te genetyczne rzeczy, one mają swoje przyczyny gdzieś tam daleko, czasami w przeszłości, prawda? Bo spotykają się geny recesywne, które na przykład mogą nieść jakieś zagrożenie. Mogą to być różnego rodzaju choroby genetyczne, które współczesna medycyna określa jako nieuleczalne, prawda? Mogą to być różnego rodzaju zaburzenia albo jakieś rzeczy, które mogą być przez wiele lat ukryte, a które później prowadzą do powstania jakichś chorób. Na przykład już teraz możemy zrobić testy, czy mamy predyspozycję do zachorowania na określone choroby. Mogą to być na przykład genetyczne skutki różnego rodzaju nowotworów, chorób związanych z umysłem, na przykład Alzheimer, demencja i przeróżne inne choroby, które mogą być gdzieś tam zapisane w naszych genach, prawda? I teraz moje pytanie jest, czy to jest jakby wyrok? Jest to zagrożenie, ale nie jest to wyrok i właśnie dzięki bioenergoterapii możemy te rzeczy oczyścić. Jak one już zaistnieją, będzie trudniej, więc czasami, gdy przychodzą do mnie matki z dziećmi, które już są chore, bo urodziły się chore genetycznie, to powrót do zdrowia albo wspomaganie leczenia jest znacznie trudniejsze niż na przykład zablokowanie energetycznie przyczyn, które jeszcze nie złożyły się w całość. Pamiętajcie, że my cali i całe, jeżeli mówię o kobiet w tej chwili, jeżeli kobiety mnie słuchają, wszystkie osoby, które mnie słuchają, są zbudowane z różnego rodzaju przyczyn, różnego rodzaju uwarunkowań, które niekoniecznie muszą od razu się zamanifestować. Są to jakby nasiona i potencjały, które czekają na odpowiedni grunt lub odpowiedni płyn, wodę, środki, które spowodują, że one zakwitną. Więc czasami ktoś ma predyspozycję do czegoś tam, prawda? I wcale nie musi to zakwitnąć, wcale nie musi zachorować. Na przykład komuś mówimy, no ma pani albo pan predyspozycję do tego, żeby zachorować na nowotwór, prawda, bo wyszło to w genetycznych badaniach. Czy to znaczy, że ta osoba na pewno zachoruje i umrze na raka? Nie. Prawdopodobieństwo, że zachoruje na raka jest duże, ale nie przesądza o niczym. Więc my możemy zawsze te przyczyny wyrwać z korzeniami i je unicestwić. Bioenergoterapia jest w tym bardzo dobra i potrafi za pomocą różnego rodzaju energetycznych oddziaływań, medytacji, prób oddechowych, radiestezji i przeróżnych innych oddziaływań energetycznych potrafi właśnie zadziałać, potrafi wyrwać z korzeniami te przyczyny. I właśnie one bardzo często, te przyczyny, które są jakby nam przypisane jeszcze przed urodzeniem, właśnie wchodzą w tą energię Muladhary, z której później wyrastają wszystkie inne energię. Muladhara jest pierwszą, tak jak powiedziałem, energią, pierwszą czakrą, która tam sobie krąży. Pamiętajcie, że czakra to nie jest jakiś zbiór energii, który gdzieś tam sobie jest. Jest to punkt w naszym ciele tak naprawdę, który jest energetycznym wirem, w którym kumulują się różnego rodzaju przyczyny. Nie możemy tutaj mówić o jakiejś wielkości czakry, że ona jest duża albo mała, ponieważ w naszym trójwymiarowym, ograniczonym świecie ona nie ma w zasadzie wymiaru. Jest to coś, co znamy z nazwy, możemy wyczuwać, odczuwać, natomiast nie możemy tego w zasadzie określić, nie możemy powiedzieć, że czakra jest wielkości takiej albo innej, ponieważ ona nie istnieje w tym tylko trójwymiarze. Najczęściej czakrę w ogóle można określić jako wir energetyczny,
jest to coś, co wchodzi, jakby zbliża się do naszego kanału energetycznego i później z niego z drugiej strony wychodzi. I ten punkt, w którym ta energia wchodząca z energią wychodzącą się łączy, punkt, który nazywamy tak tylko po to, żeby to lepiej zrozumieć, który nie ma wielkości, to jest właśnie czakra. Tak więc to jest właśnie to. Jeżeli mówimy o czakrze korzenia, najczęściej mówimy, że jest ona położona 4 palce pod naszym pępkiem, czyli w zasadzie znajduje się pomiędzy wzgórkiem łonowym a kością guziczną. Więc tam mniej więcej we wnętrzu naszego ciała ona się znajduje. Niektóre szkoły filozofie mówią o tym, że jeżeli jak powstaje nasz kanał centralny, czyli coś, co zaczyna się tutaj na czubku głowy, kończy się właśnie tam, gdzie powiedziałem, koło kości guzicznej, czyli ostatniej części naszego kręgosłupa, i tam ten kanał centralny lekko ku kręgosłupowi zmierza, czyli zawija się jakby tam, prawda? I tam właśnie znajduje się i najczęściej określamy, że tam właśnie jest ta czakra korzenia. Jej dokładna lokalizacja jest prawie zawsze określana mniej więcej w tym samym miejscu, natomiast tak naprawdę nie ma to aż tak dużego znaczenia, ponieważ nasze ciało jest ograniczone do wymiarów 3, a energia i energetyczne ciała mają inny aspekt, jeżeli chodzi o wymiary, i nie ma takiego znaczenia, żebyśmy dokładnie powiedzieli, gdzie jest ta czakra. Pamiętajcie o tym, bo bardzo często istnieją różnego rodzaju spory, a gdzież jest ta czakra? Tak naprawdę nie ma to znaczenia. Czakra jest związana z naszym ciałem, ale to, czy ona będzie 3 mm wyżej czy niżej, według niektórych, nie ma znaczenia. Jest pod pępkiem. Przyłóżcie sobie w ten sposób 4 palce osoby, do której należy ciało, pod jej pępek, niech podłoży tą rękę i ten dolny palec tutaj na środku pod pępkiem pokaże umiejscowienie tej czakry. Mniej więcej. Nie będziemy do niej szpilki wbijać, więc nie musimy jej co do milimetra wyliczyć. Jeżeli chodzi o drgania, to każda czakra ma przypisany dźwięk, który ją uspokaja, uaktywnia i tak dalej, prawda? Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, czakra korzenia jest czakrą pierwszą i ona jakby trzyma tą całą naszą energię, aby nie zeszła na dół. Co to znaczy? Jeżeli energia schodzi na dół, to możemy na przykład według niektórych filozofii, na przykład buddyjskiej filozofii, odrodzić się w niższych światach, spaść, prawda, z naszego jakby poziomu rozwoju, prawda? Abstrahując od następnych narodzin, każda czakra ma określony potencjał i nigdy nie powinniśmy dopuszczać, aby ta energia dolna, szczególnie ta baza, ten fundament spadała niżej. Dlatego powinniśmy tą czakrę oczyszczać i rozmieszczać tą energię po naszym ciele. Na pewno będziemy się tego uczyć, jak to zrobić. W każdym razie, jeżeli mówię o jakiejś wibracji i energii, to dźwięk lam, lam, L-A-M, lam, właśnie tak jak wymawiam, ten dźwięk powoduje, że energia nie może spaść niżej, czyli powoduje to w zasadzie krążenie, cyrkulację tej energii w tej czakrze, w tych strumieniach energetycznych w taki sposób, że zostaje ona i krąży i się odblokowywuje właśnie na tym poziomie, gdzie powinna być. Jej kolorem jest czerwony, więc jeżeli chcemy na przykład uaktywnić czakrę, albo jeżeli chcemy w jakiś sposób harmonizująco na nią zadziałać, powinniśmy używać czerwonych kolorów. Możemy też do jej rozwoju używać wszelkiego rodzaju czerwonych kamieni. Na przykład może to być koral, który jest dosyć w Polsce popularny i dużo ludzi ma ten koral i dosyć łatwo można go dostać. Więc taki koral jest czerwony i ten koral pomaga zharmonizować się tej energii, która w tej czakrze przebywa. Można ten koral na przykład wykorzystać do punktowego
na przykład oddziaływania, można tam na wzgórku łonowym położyć na przykład taki płaski, przypominający monetę, krążek zbudowany z korala i wtedy on, możemy go tam zostawić, przykleić nawet plastrem i zająć się innego rodzaju oddziaływaniem energetycznym. Jeżeli nie oddziaływujemy energetycznie, możemy na przykład w celu zharmonizowania tamtej energii przykleić na noc na przykład taki krążek złożony z korala tam właśnie i wtedy on będzie harmonizował. Możemy oddziaływać też innymi rzeczami, takimi jak magnesy, takimi jak inne kamienie, ale ten koral jest jakby najłatwiej zdobywalny, prawda? Oczywiście wszelkie czerwone kamienie, które w naturalny sposób są czerwone i mówimy tutaj o kamieniach półszlachetnych albo nawet nieszlachetnych, szlachetnych oczywiście też, ale chodzi mi o to, że te kamienie muszą być w naturalny sposób czerwone, niezabarwione, w naturalny sposób musiały tak właśnie powstać, żeby tą energię właściwą dla ziemi, dla uziemienia, dla czakry korzenia, żeby one były zsynchronizowane, więc musimy wybierać czerwone. Może to być rubin, może to być czerwony jaspis, może to być hematyt, może to być granat. Pamiętajcie tylko, że granat pobudza, tak więc mogą to być wszystkie kamienie, które są czerwone, które w naturalnie w czerwony sposób oddziaływują, prawda? Nie kładziemy tam rzeczy zabarwionych, które są nienaturalne, bo one nie będą oddziaływać. Jeżeli chodzi o światło leczenie, możemy oczywiście oddziaływać czerwonym światłem, więc naturalne jest, że nie będziemy mieć naturalnie czerwonego światła, bo takie nie istnieje, będziemy musieli wtedy tą wiązkę światła przepuścić przez jakiś filtr czerwony wtedy i wtedy to czerwone światło będzie rozgrzewać dół brzucha i wtedy również będzie tam robiło bardzo dużo dobrych, pozytywnych rzeczy mających na celu wyrównanie tej energii w tej czakrze, prawda? Tak więc to wszystko robimy właśnie w tym celu. Jeżeli chodzi o powiązanie z naszymi zmysłami i organami, to czakra korzenia jest związana z naszym węchem oraz z naszym nosem jako takim, prawda? Tak więc możemy też w taki sposób tam oddziaływać i na przykład jeżeli ktoś ma zaburzenia tego rodzaju tutaj, węch, nos i tak dalej, możemy również wspomagać go oddziaływując na czakrę korzenia. Pamiętajcie, że czakra korzenia jest związana ze wszystkim, co nas buduje, z naszymi podstawami, z tym, co jest dla nas właściwe, prawda? Więc tutaj będziemy musieli na nią oddziaływać, kiedy nam się coś nie układa w życiu, kiedy nie mamy na przykład jakiejś stabilizacji albo finansowej, albo życiowej, kiedy jesteśmy w ogóle nieuziemieni, kiedy nie możemy znaleźć sobie miejsca na ziemi, kiedy nie możemy, jak jesteśmy kobietami, zajść w ciążę, albo nie możemy spłodzić potomka, kiedy jesteśmy mężczyznami, kiedy mamy zaburzenia erekcji i tak dalej, i tak dalej. Czakra korzenia jest związana głównie z jądrami, jajnikami, nadnerczami również, ale również z cewką moczową, tymi częściami kobiecego ciała, jeżeli mówimy o układzie płciowym, czyli srom, łechtaczka i tak dalej, jeżeli tam są jakieś zaburzenia, na przykład brak orgazmu albo brak możliwości, nie wiem, czasami niewłaściwe działanie czakry korzenia może powodować coś, co wydaje się błahe, ale wcale niekoniecznie musi być, na przykład brak odpowiedniego nawilżenia, który uniemożliwia bezbolesne stosunki płciowe albo jeszcze inne rzeczy, na przykład czasami robią się różnego rodzaju zapalenia, owrzodzenia, czasami u mężczyzn na przykład dochodzi do niepełnego wzwodu albo do zbyt częstych wzwodów, prawda, które są kłopotliwe i zbędne i niepotrzebne. Więc wszystkie takie zaburzenia w tamtej części naszego ciała mogą być właśnie spowodowane niewłaściwym funkcjonowaniem tejże czakry, prawda? Więc czakra korzenia również będzie, jeżeli jest niewłaściwie funkcjonująca, będzie zaburzała nasze finanse, będzie zaburzała nasze podstawy, które mamy jako ludzie, którzy chcą budować swoją tożsamość, swoją firmę, swoją rodzinę i tak dalej, więc wszystkie te podstawy, jeżeli sobie pomyślicie o podstawach, o fundamentach naszego życia, o podstawach naszych potrzeb, o podstawach naszego jestestwa, jeżeli tam coś będzie zaburzone, coś nie będzie działało, to mamy najczęściej właśnie związek z czakrą korzenia,
z Muldarą, która Muladhara jest taką czakrą, która oddziaływuje na wszystkie nasze fundamenty. Więc jeżeli coś nam się sypie w życiu, to powinniśmy tam sobie zajrzeć. Powinniśmy zajrzeć, co to znaczy? Powinniśmy przeanalizować, iść do osoby, która się na tym zna. Powinniśmy te trzy strumienie, o których na samym początku powiedziałem, które tworzą tą czakrę, powinniśmy je przeanalizować. Być może my coś robiliśmy, oczywiście, że o tym nie będziemy wiedzieć tak sobie, ale być może ktoś, kto się zajmuje hipnozą, będzie mógł, albo radiestezją kliniczną, będzie mógł nas z tego oczyścić. Jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy związane z memami, czyli z informacją pozagenetyczną, która nas tworzy, być może biologia totalna, być może specjaliści od różnego rodzaju ustawień, od różnego rodzaju odcinania tych żyłek, żyłek w cudzysłowie oczywiście, którymi się łączymy z naszymi przodkami, może tam trzeba szukać przyczyny, lub też rzeczy genetyczne, wtedy można zrobić bardziej łatwe w sensie dostępności badania genetyczne, czy na przykład coś nas nie blokuje, czy coś nie powoduje, że mamy takie albo inne, prawda, predyspozycje do różnych rzeczy. Bo na przykład to się może wydawać dla niektórych magiczne, zbyt magiczne, ale tak naprawdę wyobraźcie sobie, osoba, która się urodziła w Afryce i jest Afrykańczykiem albo Afrykanką, która się rodzi jako albinos, czyli ma białą skórę, niebieskie oczy, rude włosy albo białe włosy. Ona tam najczęściej będzie uważana za demona, za kogoś nieodpowiedniego i ludzie będą chcieli ją nawet zabić. To jest właśnie zaburzenie czakry właśnie korzenia. Czyli coś, na co my nie mamy żadnego wpływu, co czasami w ogóle nie jest negatywne, ale jest postrzegane przez resztę ludzi jako negatywne. Czasami ludzie, którzy są uważani za ludzi sukcesu, mają zaburzoną czakrę korzenia. Spójrzcie na wielkich celebrytów, którzy według niektórych osiągnęli wszystko, co mogli. Na przykład ogromne pieniądze, sławę, majątek, bogactwo i tak dalej, i tak dalej. A jak skończyli? Skończyli w grobie. Skończyli w grobie przedwcześnie. Tutaj możemy wymienić bardzo dużo celebrytów, którzy po prostu albo się utopili w wannie, albo przedawkowali opioidy, albo zrobili różne inne rzeczy, które doprowadziły ich do katastrofy i ktoś ich potem znajduje martwych w ich własnych domach, nie dlatego, że po prostu musieli umrzeć, bo czasami tak jest, że musimy umrzeć, mamy akurat taką karmę, ale najczęściej spowodowały to właśnie zaburzenia w czakrze korzenia, które doprowadziły ich do tego, że nawet ten sukces, ogromne pieniądze, nawet czasami szczęście rodzinne, nie szło w parze z tą bardzo zaburzoną czakrą korzenia. Tak więc jeżeli macie jakiekolwiek takie wątpliwości, czy jesteście w tym miejscu, w którym powinniście być, albo powinnyście być, jeżeli macie takie różnego rodzaju myśli, że na przykład no dobra, mam świetną pracę, mam to, mam to, mam tamto, ale nie jestem szczęśliwa, szczęśliwy. Wszystko mi się układa, ale tak naprawdę nic to nie znaczy, bo nie mam dla siebie czasu. Mam dzieci, ale mam depresję poporodową. Mam męża, żonę, świetną pracę i tak dalej, ale czuję pustkę wewnętrzną. To są właśnie zaburzenia w czakrze korzenia. To jest to, że nas ciągnie na dół. To jest to, że ta energia spada na dół i te wszystkie inne rzeczy, które budowaliśmy, są takie, jakbyśmy zbudowali na jakiejś platformie, która właśnie nam się wymyka, grunt nam się wymyka spod nóg i wtedy wszystko leci na łeb, na szyję. Niestety wszystko się wtedy wali. Więc czakra korzenia musi być stabilna. I dlatego musimy o nią zadbać. To jest właśnie ta czakra korzenia i takie rzeczy są związane. Mam nadzieję, że dzisiejszy wykład rozjaśnił Wam wiele rzeczy, jeżeli chodzi o czakrę korzenia. Jutro będziemy mówić o kolejnej czakrze, a tymczasem życzę Wam miłego dnia. Dziękuję bardzo za uwagę.